Halo, halo, dzień dobry. Dagoniasty z tej strony. Witam Was w odcinku poradnikowym. Mianowicie, jak zainstalować RealCrafta do Minecrafta na wersji Minecraft Launchera bez CuriousForge'a, omijając jakby Launcher CuriousForge'a. Zauważyłem, że na YouTubie nie ma polskich poradników z tego tytułu, więc postanowiłem go stworzyć. A więc, pierwsze rzeczy, które będziemy potrzebować, przede wszystkim Forge, RealCraft, Optifine, opcjonalnie. I opcjonalnie możemy sobie dorzucić jeszcze Journey Map Mode. Wszystko to Wam pokażę, jak pobrać i jak zainstalować. A więc przejdźmy do pobrania. Tu sobie klikamy Installer najnowszej wersji czy Forge'a, czyli w tym wypadku 2.8.60. Czekamy sobie 5 sekund, pobieramy. Dopiszę sobie do tego folderiku. Już miałem tu wcześniej pobrane, ale wszystko Wam pokażę od podstaw. Również będziemy potrzebować Minecrafta. Ale zaraz do tego przejdziemy. Najpierw pobierzmy sobie Forge'a. Forge się pobrał. Przejdźmy do RealCrafta. Teraz, żeby pobrać RealCrafta, wszystkie linki będą w komentarzu. Od razu to powiem. Jak również na Discordzie, do którego zapraszam. Anotacja pojawi się pod spodem. Zaproszenie będzie w opisie. W tym momencie przechodzimy sobie na RealCraft Modpacks, który znajduje się na CuriousForge'u. Zjeżdżamy sobie troszeczkę niżej i pobieramy sobie RealCraft Server Pack 1.12.2 Release V291 CZIP. Klikamy sobie Download, czekamy 5 sekund. Po odczekaniu tych 5 sekund zaczyna nam się pobierać do tego samego folderu, który wyznaczyłem sobie wcześniej. Następnie pobieramy sobie Optifine'a. OK. Pobieramy go sobie do tego samego folderu, w którym zapisaliśmy sobie wcześniej. Opcjonalnie pobieramy sobie jeszcze Journey Map Moda, żeby móc się przenosić i ustawiać swoje waypointy. Również pod wersją Minecrafta 1.12.2. W kwestii przeglądarkowych mamy zrobione wszystko. Przejdziemy sobie teraz do Minecrafta. Tutaj tworzymy sobie nową instalację. Możemy ją sobie nazwać RealCraft. Kto woli. Przykładowo, ponieważ tutaj musimy pobrać teraz pliki Minecrafta 1.12.2. Oczywiście w updacie polecam Wam zrobić sobie, jeżeli macie wcześniej swoje pliki .minecraft, polecam sobie zrobić ich backup gdzieś na pulpicie, czy gdzieś po prostu na komputerze. I ściągnąć pliki Minecrafta. Dobra, jestem z powrotem, mamy już naszego Minecrafta zainstalowanego. Możemy go teraz zamknąć. Sobie pozwolę jeszcze raz launcher odpalić. Ok. Możemy sobie zamknąć. Znaczy, zamknęliśmy już sobie naszego Minecrafta i teraz możemy przejść do pełnej instalacji modów. Czyli w tym wypadku wchodzimy sobie w nasz folderik, gdzie je pobraliśmy, czy tam wypakowaliśmy. I pierwsze, od czego zaczynamy, to jest instalacja CuriousForge'a. Zostawiam dla wersji klienta. OK. Instaluje nam się wszystko elegancko. Zobaczcie, że tak przerzucam, ale z drugiego monitora, po prostu wyświetla mi się na drugim monitorze i muszę przenosić tutaj na ten. OK, wyskakuje nam komunikat o sukcesie zainstalowania Forge'a, wersji Forge'a, więc to możemy sobie zamknąć. O, i teraz tak, tutaj mamy nasz .minecraft. Jeśli nie pojawia nam się, tak jak w moim wypadku, od razu wersja Forge'a, możemy sobie zrobić nową instalację, wybrać tutaj wersję Forge'a, nazwać sobie tak, jak tam chcemy i kliknąć sobie stwórz. W tym momencie klikamy sobie graj, akceptujemy ryzyko. Ryzyko jest związane z tym, że jest to stara wersja Minecrafta bez jakby już update'owanych zabezpieczeń użytkownika. I czekamy, aż nam się wszystko tutaj ładnie wczyta. Dobra, po wczytaniu mamy już naszego CuriousForge'a. Przynajmniej nie w CuriousForge'a, tylko Forge'a. Mamy już tutaj nasze podstawowe mody z Forge'a. O Jezu, Minecraftowa muzyczka, wyłącz, 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 wyłącz. Dobra. Dobra, zamykamy sobie naszą grę. Jest, mamy już nasz folder mods. W tym momencie przechodzimy do poradnika i wszystkie tutaj zawarte rzeczy poza server properties for server only kopiujemy do naszego folderu .minecraft, zamieniamy pliki w miejscu docelowym i ok, jeśli wszystko nam się elegancko wgrało. Mamy cały folder modów. Możemy sobie w tym momencie wrzucić tutaj jeszcze od razu Optifine i Journey Map. Kopiując sobie również do tego folderu. I w tym momencie możemy na nowo odpalić sobie Minecrafta.
Jeśli wszystko zrobiliśmy poprawnie, będzie nam się wczytywał w ten oto sposób, z taką fajną teksturką. OK, jestem z powrotem. Jeżeli wszystko zrobiliśmy poprawnie, tak, i oto dostaniemy wygląd RealCrafta, naszej wersji Minecrafta. Oczywiście jeszcze, żeby się upewnić, czy wgrał nam się Journey Map, wejdziemy sobie w moc, wpiszemy Journey. Możemy wpisać wystarczy J i od razu tutaj widzimy, mamy Journey Map. Oczywiście też Optifine. A, tak, go nie zobaczymy u wóza, ale wystarczy wejść w opcję wideo. To już wszystko widzimy normalnie, że mamy opcję Optifine, mamy shadery. I co? Odpalimy sobie na chwilę nowy świat na kreatywie. Pokażę wam, że wszystko ładnie, elegancko działa. Jak również pokażę wam na samo zakończenie poradnika, jak możemy sobie zwiększyć ilość RAMu do Minecrafta. Chyba to już każdy wie w taki sposób, ale nie zaszkodzi pokazać. Dobra, powstał nam świat. Jak widzicie, w prawym górnym rogu mamy Journey Mapa. Mamy J, żeby sobie wcisnąć, odpalić Journey Map. Wszystko elegancko działa, w ogóle ładny lasek brzozowy nam się stworzył. To. I to na tyle w poradniku, jak chodzi o samą grę. Jeszcze pokażę wam, jak zwiększyć ilość RAMu, czyli w tym wypadku chodzimy sobie w instalację. Klikamy trzy kropeczki edytuj, więcej opcji. Tutaj w zależności ile RAM ma wasz komputer, dajemy sobie określoną ilość. Ja mam w swoim akurat 32, więc mogę sobie na spokojnie dać 12 giga do Minecrafta i wszystko elegancko śmiga. Tak więc co, z mojej strony to wszystko. Zapraszam do polubienia materiału, subskrypcji kanału po więcej poradników, jak i na również na naszego Discorda. Linki macie w opisie. Jednocześnie, jeżeli wydałem się spięty podczas tego materiału, to wybaczcie, jest to pierwszy poradnik, który lubię. Mam nadzieję, że wyszedł tak w miarę dobrze i w miarę w porządku. I co, to na tyle z mojej strony. Trzymajcie się i cześć.